Dzień dobry, Witamy. szanowni państwo. Dobry. Witamy na konferencji prasowej tuż przed rozpoczynającym się posiedzeniem Sejmu. Dzisiaj głównie tematy związane z rolnictwem i o tych kilku najważniejszych projektach dotyczących wsparcia rolnictwa chcemy też powiedzieć podczas naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni państwo, zacznę od tego, że wiele rozwiązań, które zostały ogłoszone przez rząd prawa i sprawiedliwości w ostatnim czasie, w większości przypadków mogą być przyjęte w drodze rozporządzeń, które już zostały przyjęte przez rząd, ale część rozwiązań wymaga przyjęcia w formie ustawy i dlatego też e, dzisiaj mówimy o tych rozwiązaniach, które wymagają rozwiązań ustawowych, pozostałe części zostały wprowadzone w rozporządzeniach, przede wszystkim mówię tutaj o dopłatach do zbóż. Natomiast to, co będzie regulował e, Sejm na dzisiejszym posiedzeniu, dotyczy przede wszystkim kwestii e, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Tak jak państwo wiecie, jeszcze jakiś czas temu, jest pełna półtora roku temu, e, taki zwrot wynosił około złotówki. Później rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł e, te Tę kwotę do złoty 20, a w tej chwili w regulacji, którą proponujemy w Sejmie, będzie to złoty 46, ale oprócz tego też proponujemy, ale to już będzie wymagało zgody Komisji Europejskiej, aby taka dopłata czasowo była podniesiona aż do 2 zł. W związku z tym tutaj podejmujemy w tej chwili działania legislacyjne, a później oczekujemy na procedowanie stosownych zgód ze strony Komisji Europejskiej. Dodatkowo te dopłaty są rozszerzone też o hodowców, w związku z tym też grupa beneficjentów tych dopłat zostaje zwiększona w stosunku do tego, co obowiązuje w tej chwili. Jest to odpowiedź na sytuację w sektorze rolnym i to dodatkowe wsparcie właśnie w ten sposób trafi do polskich rolników. Drugim projektem ważnym, który dzisiaj jest procedowany w kontekście rolnictwa, to są rozwiązania, które dotyczą kwestii związanych z pozwoleniami na budowę, w szczególności jeżeli chodzi właśnie o kwestie gospodarstw rolnych. I tutaj w tym zakresie przede wszystkim tworzymy takie rozwiązania, które pozwalają w szybki sposób, bez, bez zbędnych formalności budować przestrzenie magazynowe na polskie zboże, przestrzenie takie jak silosy, magazyny, zbóż, inne budynki gospodarcze, które będą mogły być budowane. Również jest cały zestaw innych rozwiązań, które też właśnie w tym kontekście liberalizują przepisy, tak aby jeszcze w tym roku można było podjąć właściwe działania. Też przypomnę, że tutaj ze strony rządu jest przygotowywany specjalny program dopłat do budowy silosów, tak aby właśnie w tym roku jeszcze dodatkowe możliwości magazynowe zostały stworzone. Szanowni Państwo, i w duchu tych właśnie ustaw rolnych, również kolejna ustawa, która będzie procedowana na tym posiedzeniu i planujemy również ją przyjąć zgodnie z zapowiadanymi zobowiązaniami, które składaliśmy w ostatnich tygodniach, będzie utworzony Fundusz Ochrony Rolnictwa. To będzie taka gwarancja dla producentów rolnych otrzymania zapłaty za czy rekompensat z tytułu przychodów sprowadzonej przez nich działalności w przypadku braku zapłaty lub też upadłości tych, którzy te produkty rolne od nich będą nabywali, od rolników. W związku z tym, Szanowni Państwo, to będzie taki fundusz, który będzie gwarantował to, iż rolnik za swoje produkty rolne będzie miał um, um, uruchomioną rekompensatę, bo tak to jest w ustawie dokładnie nazwane. Fundusz to będzie wyodrębniony rachunek bankowy administrowany przez KOWR. Na ten fundusz będą oczywiście wpływały wpłaty od tych, którzy nabywają produkty rolne. Będą e, takich wpłat dokonywali na poziomie około 1,1% wartości nabywanych produktów rolnych. Pierwsze wpłaty na ten fundusz będą realizowane już w 2024 roku. Natomiast generalnie ten fundusz będzie dotyczył również ewentualnych strat e, lub też e, braku zapłaty za produkty rolne w roku 2020, e, 2022. Z tym, że te rekompensaty będą realizowane głównie z budżetu państwa na ten fundusz właśnie z budżetu państwa wpłynie 50 milionów złotych w 2023 roku. W 2024 roku zaplanowaliśmy, że do 100 milionów złotych takie kwoty z budżetu wpłyną do tego właśnie funduszu, aby zrekompensować rolnikom brak zapłaty lub też w sytuacji upadłości kontrahentów straty, które ponoszą. To jest jakby jedna ustawa, właściwie ostatnia z tych rolnych, natomiast to, co jeszcze warto powiedzieć, to również prace, które trwają na Komisji Energii, rozpoczynają się właściwie nad rządowym projektem dotyczącym realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. W ostatnich latach przedsiębiorstwa energetyczne bardzo rozbudowują swoje sieci w związku z transformacją energetyczną, rozwojem gospodarczym naszego kraju. Chodzi o to, aby uprościć procedury administracyjne związane z rozbudową sieci energetycznych w Polsce, aby nie doszło do blackoutu. Chodzi o rozbudowę sieci niskiego i średniego napięcia. Taka ustawa jest w tym momencie procedowana w Komisji energii, mamy nadzieję, że w na kolejnym posiedzeniu zostanie ona przyjęta. Szanowni Państwo, tyle z naszej strony. Teraz jesteśmy dostępni dla Państwa, jeżeli chodzi o pytania. Bardzo proszę. Dzień dobry, Monika Droste, TVP Info. Chciałabym zapytać, czy pojawi się ustawa o zmianie w Trybunale Konstytucyjnym jeszcze na tym posiedzeniu, czy będzie to na kolejnym. I chciałabym zapytać, jak Panowie skomentują dzisiejsze odejście Bogusława Sonika z Platformy Obywatelskiej, który powiedział, że mnie nie wystarcza bycie tylko korporacją zarządzającą tak zwaną ciepłą wodą, Skranu stwierdził dzisiaj w porannej rozmowie, tłumacząc się, dla, dlaczego odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Znaczy, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ona nie będzie procedowana na tym posiedzeniu Sejmu. To w jakim tempie ona będzie procedowana w Sejmie, e, wszystko zależy od decyzji prezydium, pani Marszałek. E, takiej decyzji jeszcze nie ma, także na tym posiedzeniu tej ustawy najprawdopodobniej e, nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzi pana Sonika, no nie dziwi mnie e, taka ocena sytuacji w Platformie Obywatelskiej, która w ostatnim czasie bardzo mocno poszła w lewo, skręciła e, e, w lewo. Rzeczywiście te zapowiedzi związane chociażby z programem aborcyjnym, realizacją e, pewnych e, zmian w prawie Porcyjnym Donalda Tuska to już jakby na to wskazywały od dłuższego, nie, od dłuższego czasu. I to ta dzisiejsza sytuacja z Bogusławem Sonikiem pokazuje, jak platforma obywatelska jest mało demokratyczną partią. Wiele o demokracji mówi, wiele o debacie wewnątrz partii mówi. Natomiast no, sam Bogusław Sonik podczas dzisiejszego wywiadu, który był trochę zaskoczeniem również myślę dla nas, jak to wygląda wewnątrz platformy, mówił wprost: nikt z nim nie rozmawiał, właściwie wszystko jest narzucane przez kierownictwo odgórnie. To pokazuje, jak rzeczywiście funkcjonuje dzisiaj platforma obywatelska, która jest taką partią centralnie sterowaną przez Donalda Tuska, albo Donald Tusk tak sobie ją właśnie chce ułożyć, mało demokratyczną. Bardzo proszę. Dzień dobry, Edyta Roś, Polska Agencja Prasowa. Pytanie do pana rzecznika Milera: Czy odbędzie się dzisiaj posiedzenie rządu i jeśli tak, to jakie punkty zostaną na nim przyjęte? I pytanie do pana rzecznika Bochenka. W tej chwili trwa zbiórka podpisów pod projektem dotyczącym ustawy ochrony dzieci. Pojawiły się informacje, że Prawo i Sprawiedliwość tymi regulacjami chce wyprowadzić wychowania seksualne ze szkół. Jak się pan rzecznik do tych zarzutów odniesie? Dziękuję. Szanowni Państwo, tak dzisiaj jest planowane posiedzenie rządu zgodnie z planem. Zaraz właśnie będzie publikowany porządek obrad, a w nim między innymi projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Tutaj e, pewne usprawnienie procedur dotyczących wydawania decyzji środowiskowych, e, dotyczących e, takich inwestycji, jak inwestycje liniowe, e, drogowe, wodne czy przeciwpowodziowe. E, drugim projektem będzie projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, prawo ustrojów sądów powszechnych i kodeks postępowania karnego. I trzecim projektem, który w tej chwili i pojawił się na posiedzeniu rządu i był też wcześniej procedowany przez właściwe komitety. To jest projekt ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług. To jest kwestia efakturowania i systemów w tym zakresie. Szanowni Państwo, ja się odniosę do tego pytania a propos projektu obywatelskiego, który w ostatnim czasie się pojawił, a Prawo i Sprawiedliwość, nasi liderzy politycy Prawa i Sprawiedliwości włączyli się w akcję poparcia i zbiórki podpisów pod tym projektem. To bardzo dobry projekt, inicjatywa obywatelska, inicjatywa rodziców. Przypominam, to nie jest inicjatywa polityczna, jest to inicjatywa rodziców, którą oczywiście wspieramy, bo zgadzamy się z tymi zapisami, które są zaproponowane w projekcie ustawy, który został przedłożony przez Komitet Inicjatywy Legislacyjnej. Natomiast tutaj apel chciałbym taki skierować do wszystkich dziennikarzy, i tych, którzy pracują w mediach. Szanowni Państwo, no jeżeli dyskutujecie na temat projektu obywatelskiego, to zapraszajcie ekspertów, którzy czytają projekty ustaw. Bo ta ustawa jest bardzo krótka, ma dosłownie, Szanowni Państwo, dwie strony, kolejne dwie strony uzasadnienia i w tej ustawie jest czarno na białym napisane. Czego dotyczy de facto ten projekt? Ten projekt w ogóle nie dotyczy lekcji wychowania seksualnego w szkole, bo te lekcje są i będą, będą realizowane przez ekspertów, pedagogów z doświadczeniem, zgodnie z podstawami programowymi, które są zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji, przez Kuratorium Oświaty i kompletnie ten projekt tego nie dotyka. Ten projekt dotyczy tylko i wyłącznie wchodzenia organizacji pozarządowych, stowarzyszeń do szkół poza jakąkolwiek kontrolą rodziców i chodzi o to, aby rodzice zgodnie z tym projektem ustawy mieli obowiązek wyrażenia zgody na udział ich dzieci w zajęciach prowadzonych przez organizacje spoza szkoły. I o to tylko i wyłącznie chodzi w tym projekcie, to jest jakby jeden element, a drugim elementem jest bezwzględny zakaz działalności stowarzyszeń i innych organizacji, które promują zagadnienia związane z seksualnością, seksualizacją, seksualizacją dzieci w przedszkolu, w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. Tego dotyczy ta ustawa, nie dotyczy lekcji wychowania seksualnego, jak najbardziej te lekcje powinny być prowadzone. Dzieci, dzieci, młodzież powinna być uświadamiana, wprowadzana w te niezwykle wrażliwe sprawy przez doświadczonych pedagogów, natomiast nie przez przypadkowe osoby, quasi ekspertów, którzy bardzo często w ramach różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji funkcjonują. Bardzo często jeszcze się skorzystam akurat z okazji pani redaktor, bo bardzo często też pojawiają się takie zarzuty, że w ustawie nie ma definicji, e, czym jest seksualizacja e, dzieci. No, szanowni Państwo, akurat bardzo często te zarzuty są podnoszone przez e, media, w, które bardzo dużo mówią o seksualności, seksualizacji, e, i one najlepiej wiedzą, e, czym ta seksualność i e, seksualizacja jest, ale jeżeli jest jakiś problem, to zachęcam do tego, aby zawsze sięgnąć do ustawy, bo w uzasadnieniu, szanowni państwo, tejże właśnie ustawy, uzasadnienie ma raptem dwie strony, trzy, niecałe trzy strony. Jest napisane i tutaj ym, inicjatorzy tejże ustawy sięgają do raportu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i wskazują, że seksualizowaniem dzieci jest epatowanie materiałami i zachowaniami seksualnymi trudnymi do udźwignięcia przez dziecko. A więc seksualizacja jest to prezentowanie dzieciom treści, które są niedostosowane do ich rozwoju psychofizycznego. Treści obstenicznych. To jest jasno wynika z tego projektu ustawy. Dlatego wszelkie mm, próby wmówienia, że ta ustawa, czy ten projekt ustawy, który jest y, wniesiony przez zatroskanych rodziców y, i związany jest z tym, żeby wyeliminować y, wychowanie do życia w rodzinie czy wychowanie seksualne ze szkół, jest, są nieprawdziwe. Te zarzuty są po prostu kłamliwe, nieprawdziwe i się y, tylko i wyłącznie dezinformacje. Y, y, zainteresowanie, szanowni państwo, tym projektem jest gigantyczne, bo akurat rozmawiałem z inicjatorami. Przed wejściem, na, przed, wejście na, przed wejściem na konferencję e, prasową i tylko w ciągu jednego weekendu e, wpłynęło ponad e, 2000 maili z zapytaniem, gdzie można ten projekt dostać, gdzie można się pod nim podpisać. Także bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za to zainteresowanie. Zachęcamy do tego, aby e, tę ustawę e, podpisywać. Mamy nadzieję, że uda się zebrać 100 tysięcy podpisów, tak aby ten projekt mógł być w najbliższym czasie e, procedowany. Projekt, o którym rozmawiamy, dotyczy wzmocnienia kontroli rodziców nad treściami, które są prezentowane ich dzieciom w szkołach. Dziękuję bardzo. Bardzo Dziękuję. proszę pani redaktor. Katarzyna Adamek TVN24. Chciałam panów zapytać, czy w związku z tym, co się stało w Częstochowie w związku ze śmiercią 8-letniego Kamila, nie, czy będzie tak, że teraz priorytetem powinno być i dla większości parlamentarnej i dla rządu, priorytetem powinny być zmiany w prawie, które na przyszłość no przynajmniej y, będą próbowały zabezpieczyć przed takimi tragediami, bo eksperci mówią o tym, że prawo jest niedoskonałe, mówiąc delikatnie w tym względzie. Pani redaktor, każda tego typu sytuacja oczywiście wymaga y, bardzo rzetelnego monitoringu i przede wszystkim no, doszło do niewyobrażalnie okrutnego zdarzenia i przede wszystkim y, no, myślę, że wszyscy jesteśmy tym poruszeni, natomiast wszystko na to wskazuje na ten moment, że po prostu y, zawiedli w wielu miejscach ludzie. Nie przestrzegając procedur, które już obowiązują. Ale oczywiście skrupulatne śledztwo, które przeprowadzi prokuratura z jednej strony wobec um, tego um, barbarzyńcy, który dopuścił się tego czynu, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, oczywiście postępowanie, które musi być przeprowadzone wobec instytucji, które najprawdopodobniej zawiodły w tej sprawie. Ale oczywiście poczekajmy do zakończenia tego, tych działań. Jeżeli by się okazało, że jakieś niezbędne działania legislacyjne są potrzebne, to oczywiście my jesteśmy gotowi je przyjąć. Natomiast obawiam się niestety, że w tej sytuacji po prostu zawiedli ludzie, którzy nie przestrzegali obecnie obowiązujących przepisów. Szanowni, Szanowni Państwo, ta sprawa tak. jest na pewno bardzo bulwersująca i rzeczywiście powinna być potępiona z całą mocą, bo rzeczywiście to jest wielkie bestialstwo, to do czego doszło w Częstochowie to co przydarzyło się już Świętej Pamięci małemu Kamilkowi. Rzeczywiście tutaj powinny być podjęte stanowcze działania. Ta sprawa jest wyjaśniona przez prokuraturę. Natomiast wiemy również, że szereg działań był podejmowanych na przestrzeni ostatnich lat. Również w tę sprawę były zaangażowane sądy, do których podobno, to jest weryfikowane w tym momencie, zwracano się. O to, o to, aby dzieci odebrać tym rodzicom i przekazać do pieczy zastępczej. No, należy zbadać, w jakich okolicznościach te orzeczenia, które były wydawane przez sądy, zapadały i. Dlaczego takie decyzje nie były podejmowane, aby te dzieci rzeczywiście trafiły w bezpieczne ręce, pod bezpieczną, do bezpiecznych domów? Na pewno ta sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia. Natomiast to, co w tej całej sytuacji mnie bardzo bulwersuje i oburza, to zachowanie dzisiejszej opozycji, która bardzo często próbuje tę sprawę rozgrywać w jakiś sposób politycznie. To jest wielka tragedia. Nie powinno tak być. Natomiast jeżeli chodzi o taki mój komunikat do polityków w opozycji, pani redaktor, jedna rzecz. No, tam, gdzie politycy mają mają y, możliwość działania, to powinni to robić. A tym obszarem działalności jest przede wszystkim przygotowywanie dobrego prawa. I ja przypomnę, wtedy kiedy Ale dobre prawo, wtedy kiedy dobre prawo, no to właśnie już Pani wtedy kiedy dobre prawo związane chociażby z zaostrzeniem y, przepisów karnych, zaostrzeniem ka sankcji za tego typu bestialstwa było głosowane w Sejmie, politycy na przykład opozycji głosowali przeciw. Lewica, platforma głosowała przeciw zaostrzeniu kar w kodeksie karnym. Wtedy kiedy, proszę państwa, zaostrzamy kary dla pedofilów, czy wprowadzamy rejestr pedofilów w Polsce, politycy opozycji nie głosują, nie popierają tych rozwiązań. No to pokazuje po której stronie stoją ci politycy, jakie jest ich realne nastawienie. Oni jakby próbują dzisiaj w takie w tej Tragicznej sytuacji, ugrywać, jak, robić z tego jakąś sprawę polityczną, gdzie to jest sprawa tak naprawdę spo, społeczna, tragiczna i smutna, przykra. Natomiast wtedy, kiedy politycy, oni mieli prawo, czy mieli możliwość decydowania, podejmowania słusznych decyzji, tego nie robili. Ale jak pan dobrze wie, to się nie kończy na odpowiedzialności karnej. Przepisy, które obowiązują w kwestii dzieci, pieczy zastępczej i tak dalej, to nie jest tylko kodeks karny. To ale nie jest tylko ja zaostrzanie kar. Są pani jeszcze na przykład domy dziecka, które miały być zlikwidowane i dzieci zamiast trafiać do pieczy zastępczej, trafiają cały czas do nowych pani, dziecka. Pani, Dlaczego tak pani się redaktor, dzieje? Pani redaktor, bardzo dobry wątek pani poruszyła, hmm. że rzeczywiście tak, rodzicom nie odbiera się dzieci bez zgody sądu. I tutaj rzeczywiście powinna być ta sprawa przeanalizowana. Na ja ile mówię sądy, o domach dziecka, a nie ile o sądy, sądu. Na ile sądu. So no ale chwileczkę, aby, dzie aby dzieci mogły być odebrane rodzicom w tym zakresie. W tym zakresie potrzebna jest decyzja sądu. To nie jest tak, że w Polsce każdy może podjechać pod czyjś dom i odebrać komuś dziecko. Po Panie prostu, Rzeczniku, jak to, jak ja mówię chce, żeby... o pieczy zastępczej jest... i o domach dziecka, która do no to piecza proszę, zastępcza proszę panią, polega na, na tym, ja wiem, że, że dzieci trafiają ciągle do domów w dziecka. W głowie się to nie, nie mieści, ale decyzje co do pieczy zastępczej w tym zakresie podejmują przede wszystkim sądy, Pani Redaktor. Ale Pan mówi tym... o czym innym niż ja. No, ja mówię o tym samym nie, to, nie, ja mówię no, o tym, dlaczego to, cały czas funkcjonują domy dziecka, głowy, a miały być zlikwidowane. Tak, faktach. bo zadaję pytanie, ja bo jestem mówię, dziennikarzem. Ja Pani mówię o Konkretnie. faktach, o przepisach prawa, które w Polsce obowiązują. Aby dzieci mogły być odebrane rodzicom, konieczna jest zgoda sądów. I tu rzeczywiście też ta sytuacja powinna być zbadana pod tym kątem, na ile instytucje reagowały i występowały do, sądy o taką, do sądów o, takie, o taką zgodę i na ile sądy podejmowały decyzje kierunkowe w tej sprawie. Trochę tak, jakby mnie pan nie słyszał, panie rzeczniku. Słyszałem. Tak? Słyszałem, tylko pani zrozumiała to, co pani chciała zrozumieć. Aha, to ciekawe. Dziękuję bardzo. To jeszcze jedna rzecz. Czy nie jest pewnym wstydem dla Polski, że y, Olaf musi badać to, co działo się w NCBR-ze? Że pani aż instytucja unijna musi tam pani wchodzić. redaktor, nie wiem, czy pani y, zapoznaje się tak pewnie nie na co dzień, bo to nie jest jakaś tam lektura wybitnie pewnie wciągająca nad raportami olaf ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. OLAF regularnie prowadzi kontrolę w instytucjach w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. To jest kompetencja, to jest taki no, odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli w, w instytucjach unijnych. W związku z tym to, że OLAF prowadzi jakieś postępowania, nie jest niczym nadzwyczajnym. Wielokrotnie w Polsce prowadził takie postępowania, również postępowania rutynowe. Ale oczywiście tam, gdzie istnieje możliwość nadużyć, to nie tylko OLAF podejmuje działania, ale również instytucje państwa polskiego. Przecież pamiętajmy o tym, że przed tym, zanim Olaf w ogóle zaczął kontrolę w, w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, już właściwe polskie instytucje zaczęły się przyglądać i pod, prowadzić stosowne postępowania, bo nie ma naszej zgody na to, aby dochodziło do jakikolwiek nadużyć. Jeżeli doszło do jakikolwiek nadużyć, każda osoba, która sprzeniewierzyła środki publiczne czy środki, w ogóle środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju po prostu powinna być ukarana i tutaj z żelazną konsekwencją będziemy to robić. Jeżeli OLAF w tej sprawie pomoże i zidentyfikuje jakieś kolejne możliwości nadużyć, to będziemy wdzięczni za raport, który pomoże nam zidentyfikować wszelkie próby czy wszelkie działania, które miały w tym zakresie miejsce. I tyle mogę powiedzieć. Olaf prowadzi działania w różnych instytucjach i, i oczywiście tej instytucji udostępnimy wszelkie niezbędne informacje. Dziękuję bardzo. Adamina Sajkowska, Polsat z Panie Rzeczniku, ja odniosłam wrażenie, że jednak na te pytania, które zadała wcześniej koleżanka, nie odpowiedział pan, a raczej pan je wyminął tre... i na, na te pytanie o domy dziecka między innymi i odwraca pan kota ogonem, mówię o opozycji, więc ja może jednak zwrócę się do Rzecznika Rządu i chciałabym zapytać o ten tweet premiera Mateusza Morawieckiego, który napisał, że zapewni, że zrobimy wszystko, aby procedury nadzoru, wsparcie opieki i ochrony najmłodszych w naszym kraju były jak najlepsze, wydałem już odpowiednie polecenia ministrom. Minister Maląg i ministrowi Czarnkowi. I chciałabym pana zapytać, jakie to są e, konkretnie polecenia, co państwo w tej sytuacji zrobią. Bo kondolencje i wyrazy współczucia to jest jedno, ale zadziała się tragedia i trzeba naprawdę zastanowić się nad tym, jak usprawnić system, żeby więcej do takich tragedii w Polsce nie dochodziło. A teraz jednak rządzą państwo, więc to państwo częściowo ponoszą odpowiedzialność za to. Ale za co, pani redaktor? Za to, że w Polsce komuś dzieje się krzywda. Panie Rzeczniku. Pani Redaktor, no oczywiście to jest za daleko idąca, natomiast to, co mogę powiedzieć, że faktycznie Pan Premier wydał dyspozycję Panu Ministrowi Czarnkowi i Pani Minister Maląg, żeby przeanalizować całą tą sytuację, która miała miejsce w Częstochowie pod kątem potencjalnych zmian legislacyjnych, jeżeli one byłyby niezbędne. Z informacji, które mamy na ten moment, niestety wynika najprawdopodobniej, że doszło do naruszenia aktualnie obowiązujących przepisów prawa i to jest, Problem, to znaczy, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa przez poszczególne osoby najprawdopodobniej nie były przestrzegane, w związku z tym sama korekta legislacyjna w tym zakresie. Nic by nie pomogła, jeżeli ktoś, kto y, jest do tego zobowiązany, nie przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Ale oczywiście to jest analiza, która jest y, przeprowadzona na podstawie informacji, które są aktualnie dostępne. Panie może to... te przepisy są za łagodne? Może należałoby je po prostu zaostrzyć, skoro pani coś redaktor, nie zadziałało? Dlatego... I pan mówi, że to jest czynnik ludzki, więc pani po redaktor, prostu tylko... ktoś nie bał się nie reagować. Pani redaktor, ma pani rację, tylko to jest akurat już ten... Ten element, o którym mówił pan rzecznik Bochenek, to znaczy, gdy się nie przestrzega przepisów prawa, wtedy wchodzą przepisy karne. I my w tym zakresie przepisy karne zaostrzyliśmy w różnych obszarach, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem rodzin i bezpieczeństwem dzieci. W związku z tym, jeżeli aktualne przepisy obowiązują i ktoś ich nie przestrzega, to wobec tych osób może być zastosowana podwyższona sankcja karna, o której mówił pan rzecznik, i w ten sposób te, nowe, te, te zmiany przepisów już nastąpiły. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli dojdziemy do wniosku, że jakiekolwiek zmiany legislacyjne mogły, żeby pomóc w przyszłości w tego typu przypadkach to oczywiście będziemy gotowi je przeprowadzić. Natomiast obawiam się niestety, że w tej konkretnej sytuacji doszło do pewnej znieczulicy społecznej, już mówiąc wprost, braku reakcji osób w poszczególnych instytucjach i właściwego działania, nie tylko w charakterze, nie tylko w zakresie prawa, ale w zakresie etycznym i moralnym. Choć przepisy obowiązują i oczywiście jeżeli ktoś te przepisy złamał, na co wiele wskazuje, to też konsekwencje, no może ponieść konsekwencje karne i dyscyplinarne. To jeśli pan pozwoli, to jeszcze kolejne pytania do pana. Ambasador e, Rosji w Polsce Siergier Serg Andrzejew mówi o tym, że e, złoży kwiaty, złoży wieniec e, na cmentarzu z, m, żołnierzy radzieckich. No i teraz pytanie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych dostało taką informację. Ambasada e, Rosyjska w Polsce złożyła e, prośbę o ochronę, ale wiemy, co działo się rok temu, wiemy, jak wygląda wyglądał ten incydent, czy Państwo spodziewają się kolejnych incydentów, czy w jakiś sposób będzie mm, ta uroczystość zabezpieczona? Panie redaktor, ja jestem przekonany niekoniecznie, że to dzisiaj będzie, ale że przez najbliższe miesiące będziemy mieli do czynienia z wieloma próbami incydentów ze strony Rosji na terenie naszego kraju i na terenie innych krajów. Zresztą widzieliśmy tego typu prowokacje, która miała już bardziej niebezpieczny charakter, czyli zbliżenie się rosyjskiego myśliwca do naszego statku powietrznego straży granicznej na terenie Rumunii. W związku z tym szereg tego typu działań będzie podejmowanych niestety ze strony Rosji, również w zakresie dezinformacji i na tyle, ile. Jesteśmy w stanie w państwie demokratycznym podjąć działania, które będą chroniły przed nimi, to możemy to zrobić. Natomiast w Polsce, tak jak i w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje wolność słowa, innego rodzaju przepisy, które dotyczą swobody wyrażania opinii, czy niestety również w takim wypadku, jak tutaj, możliwości złożenia kwiat. I to, co możemy zrobić, to starać się zabezpieczyć tego typu sytuacje. Natomiast trzeba sobie wprost powiedzieć, że nie przed wszystkimi prowokacjami o charakterze takich, takim politycznym da się zabezpieczyć, bo one, tak jak mówię, mają miejsce na terenie kraju demokratycznego i nie mamy takich narzędzi i nie chcielibyśmy mieć takich narzędzi jak chociażby w Rosji. No, ok, Państwu, bardzo dziękujemy. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie.